Cześć, siemanko, z tej strony Strollowany i dzieje się to, o czym sobie rozmawialiśmy niedawno, czyli Cloud MMA wypuszcza swój komunikat na temat walki właśnie Załęckiego z Ferrarim. Internet wrzeje już tam od konferencji Denisa, gdy Denis się odpalił i powiedział do Fariego, cytując, że on i tak chuja pali, bo dobrze wie, co ma podpisane i tej walki nie będzie i pod sam koniec walki się wyłoży, co Denis tam w nerwach powiedział na konferencji podczas jak się chłopaki cisnęły. Czyli wynika to z tego, że Denis też zasłyszał informacji, że Amadeusz Ferrari nie ma zamiaru z nim walczyć. Nie wiadomo, ile jest w tym prawny, no ale dzisiejszy komunikat jest zastanawiający i wszystko zmierza ku temu, żeby ta walka właśnie się nie odbyła. Dotarły do nas internetowe plotki o wycofaniu się Amadeusza Ferrariego Roślika z walki, informują, że do tej pory zawodnik nie złożył oficjalnej rezygnacji z zawartej z nami umowy. Jeżeli Amadeusz Roślik faktycznie nie zawalczy na Cloud 5, czekają go konsekwencje prawne w postaci zapłaty kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia za walkę. Kategorycznie nie zgadzamy się na takie zachowanie. Amadeusz Ferrari Roślik ma obowiązek pojawić się na dzisiejszym programie, odbędzie o godzinie 20 i wraz z Denisem Załęckim będziemy tam czekać na zjawienie się naszego zawodnika. Jedyne możliwe powody do wycofania się z walki to choroba zawodnika lub kontuzja i do tej pory nie mamy potwierdzenia żadnego z nich. Amadeusz, jeżeli nie pojawisz się na programie, to zawiedzisz nie tylko nas, ale przede wszystkim setki tysięcy kibiców, którzy czekają na twój pojedynek. Zapraszamy na roast o 20.00, nie stawienie się na programy również spowoduje konsekwencje prawne. Czyli tutaj mamy straszaki od Cloud MMA, no i też Wielki Buł wypowiedział się na temat tego, co się wydarzyło właśnie dzisiaj, tego co się mówi od jakiegoś miesiąca w internecie. To co, Denisek? Ferrari jednak spadł z karty. Ciekawe, jak mocno kombinujesz, żeby teraz nie wejść do klatki, bo słyszałem, że już nawet chcesz ci bić ze swoim tatą. Picio to. Ale mam nadzieję, że to fałszywe plotki. Jednak damy se po ryju. Czekam na rozwój sytuacji. Mam nadzieję, że nie szukasz na siłę nowego przeciwnika. Tak naprawdę my jako fani nie wiemy, czego możemy się spodziewać, a przypominam, że już mamy środę. Gala jest za 3 dni. I jakie przetasowania teraz będą w karcie, czy Ferrari się dzisiaj pojawi, zobaczymy. Pytanie, czy jak dzisiaj Ferrari się pojawi, to również w dzień gali się pojawi, no bo to było takie dziwne, że wszyscy dookoła i nawet sam Denis mówi na panelu, że wie, jak Ferrari ma się dogadane z federacją i że go nie będzie, więc nie wyciągam tutaj żadnych prywat, tajemnic firmy. Jestem zawodnikiem Cloutu, tylko konfrontuję to, co było powiedziane na ostatnich panelach, czy po prostu ze strony zawodników. Wielki Buł, wchodząc na ostatni panel, też powiedział, że Ferrari jest tu tylko, żeby wybić medialnie Denisa i że ta walka się pod sam koniec rozklekota i że po prostu finalnie nie będzie miał przeciwnika Denis i będzie musiał wejść ktoś na zastępstwo. Ile w tym prawdy? Zobaczymy i czy będzie walka wielka Denisa z Wielkim Buł? Tak szczerze to wątpię, bo Denis chciał coś tam powyciągać, chciał jakieś panele z Wielkim Buł, a tak naprawdę jakby teraz zawalczył, to będzie to bez żadnej medialnej spiny. Ewentualnie może jakiś face to face dzień przed galą, jakby się okazało, że się Ferrariego nie będzie i w ogóle nie zawalczy dla Cloutu. No nie wiem, ciekawe, dajcie znać, co o tym sądzicie wy w komentarzu. Taki szybki newsik ode mnie, trzymajcie się, no i czekamy na Clouta sobotniego, jestem ciekawy, jak tam chłopakom pójdzie.